Co tam? Wstydzicie się? Hej, nie zamykajcie się na mnie! Nigdy wcześniej nie rozmawialiście z małżem? Zawsze musi być ten pierwszy raz! Jestem tu, by odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat nas, małży. Na przykład, jak robimy perły i dlaczego plujemy? Widzicie moje plecy? Na zewnątrz mam twardą muszlę. Jeśli przyjrzycie się moim krewnym, innym mięczakom, w tym ostrygom, zobaczycie, że bardzo się od siebie różnimy. To dlatego, że ja swój kształt zawdzięczam wylegiwaniu się na płasko. Ulubione zajęcie wielu ludzi, co? Z tym, że moje łóżko jest nieco inne. Przyczepiam się do powierzchni pokrytych moimi krewniakami. Ostrygi mają zaledwie 5 pospolitych gatunków, ale tak naprawdę jest nas 150 rodzajów. Ostrygi jadalne to zupełnie inna rodzina niż my, twórcy pięknych pereł, jasne? Na moje szczęście. Nie jesteśmy z nimi nawet spokrewnieni. Poznałem natomiast największego perłopława na świecie. Nazywa się Pinctada Maxima i jest wielki jak talerz. No dobrze, pomimo mojego szorstkiego wyglądu, jestem bardzo wrażliwy. W środku mam mięsiste ciało zwane nogą. Tak, nazwa może być myląca, ale moja noga nie nadaje się do buta, choć czasem pachnie podobnie. Mam też nieco oślizgłą tkankę zwaną płaszczem. To jest właśnie ta moja wrażliwa strona. Kiedy jakiś intruz postanawia wejść do mojej otwartej muszli, nie mam wyboru i muszę się bronić. Nie mam rąk, żeby odgonić nieproszonego gościa, ani nóg, żeby przed nim uciec, więc robię coś innego. Wytwarzam specjalną substancję, masę perłową. Ta masa zaczyna pokrywać cieniutkimi warstwami irytującego intruza, który wtargnął do mojej muszli. Z czasem dodaję kolejne warstwy, by mieć pewność, że mi nie ucieknie, i tak powstaje perła. Moi słodkowodni kuzyni potrafią stworzyć perłę w czasie od roku do 6 lat. Ja jednak mieszkam w wodach słonych i zajmuje mi to od 5 do 20 lat, czyli prawie całe życie. I pozwólcie, że coś wyjaśnię. Istnieje mit, że kiedy do mojej muszli dostanie się ziarno piasku, produkuje perły. To nieprawda, chyba że razem z nim dostanie się tam jakiś pasożyt. Mogę z łatwością pozbyć się piasku, nie marnując mojej cennej masy. Po prostu naprawdę nie lubię morskich robali i tym podobnych. A czy wiedzieliście, że perły, które robimy, zbudowane są z tej samej substancji, co wewnętrzna strona naszych muszli? Tak, mają taki sam kolor i wszystko inne. Wielu naukowców fascynowało się tym faktem, a kiedy zaczęli analizować masę perłową, okazało się, że zawiera węglan wapnia, który występuje w postaci dwóch różnych składników mineralnych. Przeprowadzili więc dalsze badania i wykryli też obecność pewnych białek, które tworzą tak zwaną konchiolinę. To coś w rodzaju kleju, który łączy wszystko ze sobą. Razem te składniki nadają moim perłom ten piękny połysk. Ale perły nie są tak gładkie, jak się wydaje. Masa perłowa zbudowana jest z milionów drobniutkich kryształów, ściśniętych razem. Widzieliście kiedyś człowieka pocierającego perłą o zęby? Zawsze myślałem, że robicie tak, gdy nie macie pod ręką szczoteczki do zębów. No cóż, okazuje się, że szorstkość perły w kontakcie z zębami daje wrażenie papieru ściernego. W ten sposób sprawdzacie, czy perła jest prawdziwa. Sztuczne są idealnie gładkie. A skoro mówimy o zębach, w dawnych czasach ludzie uważali, że białe perły są najlepsze. Słyszałem nawet, że mówiąc o zębach, używacie określenia perłowo-białe, co przypomniało mi o pewnych rzadkich perłach w Morzu Południowym. Są bielusieńkie i mają najwyższą jakość. Ale w pozostałych rejonach sprawy mają się zupełnie inaczej. Istnieją najróżniejsze rodzaje pereł. Jeden z nich, perły Akoya, występuje w odcieniach delikatnego różu. Niektóre mają kolor kremowy, zielony lub srebrny. Zdarza się też, że perły są farbowane lub wybielane. Najlepszym sposobem, żeby to sprawdzić, jest wywiercenie otworu i przyjrzenie się, jak perła wygląda w środku. Wnętrze powie nam wszystko. Czy wiecie, że słowo perła pochodzi od łacińskiego słowa pirum? To znaczy gruszka. Wiecie, taki owoc. Być może jesteście przekonani, że perły są idealnie okrągłe, jak te w naszyjniku. Tak naprawdę jednak nie są perfekcyjnie kuliste, zwłaszcza te naturalne. W XIX wieku prawie wszystkie perły wyglądały jak gruszki, a te kuliste stanowiły wyjątek. Pradziadek mi o tym opowiadał. Wiem, co teraz myślicie. Czy jest szansa, że otworzę ostrygę w restauracji i znajdę w niej perłę? Nie, przykro mi, ostrygi jadalne nie produkują tych cennych błyskotek. Wytwarzają coś, co ma taką samą fakturę jak wnętrze ich muszli, ale nie jest błyszczące.
Istnieje około 7 rodzajów perłorudek rodzących perły, a każdy z nich tworzy swoje w innym kolorze, rozmiarze i kształcie. No dobrze, więc jak w praktyce produkowane są perły? No cóż, istnieją dwie drogi – środowisko naturalne i hodowle. Perły naturalne są niezwykle rzadkie, a przez to wyjątkowo kosztowne. Kręcę się w tym interesie od ładnych paru lat i jeszcze żadnej nie spotkałem. Perły hodowlane powstają natomiast na specjalnych farmach. Niektórzy pytają, czy zbieranie pereł wyrządza nam krzywdę. No cóż, to zależy od osoby, która otwiera muszlę. Najlepsi hodowcy postępują bardzo delikatnie. Używają nawet narzędzi chirurgicznych, takich samych jak neurochirurdzy, by nie uszkodzić małża. No bo im starsi jesteśmy, tym piękniejsze nasze perły. Sam proces nie jest bolesny. Nie mamy centralnego układu nerwowego, więc nie odczuwamy bólu, tak jak człowiek. Hodowcy są ostrożni, otwierając muszle, żeby nie uszkodzić naszych organów. Wiecie, że mam serce, trzy nerki i bezbarwną krew, prawda? Dlatego potrzebuję ochrony. Nie ma się jednak czym martwić. Widzę wszystko, co dzieje się wokół mnie. Mam oczy dookoła głowy, dosłownie. Pomagają mi uniknąć zagrożenia ze strony drapieżników. Kiedy widzę głodne stworzenie zbliżające się w moją stronę, zamykam się ciasno w muszli, dopóki nie odpłynie. A kiedy jestem znów bezpieczny, lubię się otworzyć i zjeść nieco planktonu czy glonów. Cała ta wiedza pochodzi od moich przodków. Ewoluowałem około 250 milionów lat temu. To oznacza, że mój gatunek jest 248 milionów lat starszy od waszego. Nie żeby to była jakaś rywalizacja. Wiecie, w czym jestem jeszcze świetny? Filtruję wodę. Możecie mnie włożyć do zbiornika z zanieczyszczoną wodą, a ja potrafię ją oczyścić. W rzeczywistości idzie mi tak sprawnie, że w godzinę jestem w stanie przefiltrować 5 litrów. Tylko nie próbujcie mnie wykorzystywać do oczyszczania wody w kuchni. To tak nie działa. Kiedy naukowcy dowiedzieli się o moich niesamowitych zdolnościach i obsesji czyszczenia, stworzyli sztuczne rafy małż, by ograniczyć zanieczyszczenie wód. To dlatego, że niektórym z moich większych morskich kompanów zanieczyszczenie mocno daje się we znaki. Czasem możecie też zobaczyć, jak pluję. Nie chodzi o to, że was nie lubię. Po prostu po tym całym oczyszczaniu muszę się jakoś pozbyć wody. Wy też plujecie pestkami, gdy jecie arbuza, prawda? Hej, zastanawialiście się kiedyś, skąd pochodzi wyrażenie "The world is my oyster", które w wolnym tłumaczeniu oznacza "Świat stoi przed tobą otworem"? No cóż, możecie za nie podziękować Szekspirowi, bo to on je stworzył. To znaczy, że świat jest wasz, możecie z niego korzystać do woli i że macie nieskończenie wiele okazji do odkrywania. A czy wiecie, że ludzie w Chinach jako pierwsi hodowali małże w stawach i używali ich muszli w medycynie? Moi przodkowie cieszyli się również uznaniem wśród Greków. Arystoteles, wielki filozof, pisał o tym, że muszle moich krewniaków służyły im za karty do głosowania. Moi przodkowie zyskali taką sławę w Europie, że Rzymianie pływali z Italii aż do Anglii, by wymieniać złoto na małże. Jednak najważniejszą misją, jaką wypełnialiśmy przed wiekami, była budowa naturalnych falochronów. Podczas sztormu, gdy fale próbowały wbić się w ląd, nasze rafy chroniły brzegi. Podwodne skupiska ostryk pochłaniały energię fal, zanim te uderzyły z całą siłą w brzeg. Muszę przyznać, moi przodkowie mają się czym pochwalić. No dobrze, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spodobały ci się moje perły mądrości. Hej!